dotyczący w sumie czasopism i otwartego repozytorium. I tytuł wystąpienia jest następujący: od pierwszych czasopism do otwartego repozytorium nauk historycznych lektorium. Tak, dzień dobry. Tak, XVII wiek to był taki wiek, gdzie zaszło najwięcej zmian, jeśli chodzi o komunikację naukową. Czas tych zmian nazywamy rewolucją, pierwszą rewolucją naukową. Ona mniej więcej datujemy ją na... Znaczy tak, przyjęło się uważać, że jej początkiem było ogłoszenie dzieła Kopernika, a kończymy ją na ogłoszeniu dzieła matematycznego Newtona Principia. To też jest czas, kiedy zaczynało się profesjonalizować zawód naukowca. Do tej pory naukowcy raczej nie byli wynagradzani za swoją pracę stricte, natomiast od XVII wieku to się bardzo zaczęło zmieniać. Po prostu część odkryć takich naukowców jak Hooka czy Newtona, które mogły bezpośrednio przyłożyć się na dobro społeczne i przyczynić się do postępów nauk czy rzemiosła, doprowadzały do zainteresowania się badaniami i ich subsydiowania przez możnych, co z kolei doprowadziło do tego, że zaczęły powstawać nowe, nowoczesne ośrodki naukowe, typu z pierwszych towarzystw naukowych czy akademii naukowych, które zaczęły powstawać właśnie w połowie mniej więcej XVII wieku. Tak mniej więcej od 1640 roku do 1660 roku powstały trzy duże towarzystwa naukowe i akademie we Francji, w Anglii i w Niemczech. W Niemczech Leopoldina była pierwszym towarzystwem naukowym, które powstało. I to był taki duża zmiana, dlatego że pracownicy, znaczy wtedy powstało, zaczęli pracować pracownicy nauki zawodowo, tak? Znaczy zaczęli tylko tym trudnić i za to dostawali swoje wynagrodzenie. To oczywiście było też związane z patronami, dla których taka sponsorowanie badań naukowych też stawało się pewnym prestiżem. Takimi pierwszymi czasopismami naukowymi, które powstały właśnie w 1665 roku, zresztą praktycznie w tym samym roku, to był pierwszy czasopismo francuskie, Le Journal Savant. One dotyczyło też trochę bardziej literatury, nie tylko, nie było takie stricte naukowe, dotyczyło też trochę prawa, zagadnień literatury. Natomiast drugie czasopismo, Philosophical Transaction, które zostało wydane chyba miesiąc później, było już takim stricte naukowym czasopismem, które powstało, jak twierdził Oldenburg, czyli sekretarz i fundator tego czasopisma, sekretarz naukowego Towarzystwa Królewskiego w Londynie, powstało po to, żeby wymieniać właśnie, umożliwić wymianę wiedzy i ogłoszenie swoich wyników badań. To też jest czas pierwszych sporów i plagiatów, pierwszych sporów odkrycia, na przykład taki słynny spór Newtona z Leibnizem o wynalezienie rachunku różniczkowego czy całkowego, polegało właśnie na tym, że Newton opóźniał publikację swoich wyników badań o 30 lat. On był dosyć z tego znany, tak, że swoje dzieło Optics opóźniał, publikację jego opóźniał o 12 lat po to, żeby umarli jego najwięksi krytycy. To jest taka dosyć metoda może skuteczna i taka pociągająca, ale jednak mało efektywna. Tak? Zresztą, ale faktycznie było tak, że jeszcze w samym wieku XVII te tradycje publikowania naukowego się troszeczkę tak przeplatały, czy były już te nowe tradycje, czyli publikowania swoich odkryć w czasopismach naukowych, ogłoszenie ich światu, ogłoszenie ich drukiem, ale mamy też jeszcze taką tradycję, która wynikała ze średniowiecza, z jakiejś takiej kultury przednaukowej, alchemii. Polegała to ona na tym, że między innymi właśnie Hooke, jeden z lepszych naukowców tamtych czasów, pierwsze swoje odkrycie mechaniki ogłosił jako anagram. Tak? Chodziło o to, żeby zarezerwować sobie z jednej strony pierwszeństwo odkrycia, ale z drugiej strony nie podawać go jeszcze do publicznej wiadomości. I najpierw podawał, jeżeli już był pewien swojego odkrycia, najpierw podawał jako anagram i dopiero wiele lat później, jeżeli na przykład był pewien albo już chciał ogłosić to odkrycie publicznie, to wtedy dopiero wydawał je drukiem. To oczywiście ma swój przewrotny sens, tak? Jeżeli jesteśmy alchemikiem i wynaleźliśmy przepis na zamianę metal w złoto, no to dobrze, żeby było, żebyśmy tylko my znali to, tak? Ale i to jest właśnie jeszcze ten przykład, dlatego że ten wiek XVII to jest taki mieszanie tych tradycji naukowych. Dlatego że z jednej strony właśnie Hooke ogłasza swoje odkrycie się za pomocą anagramu,
który był po prostu dewizą, to jest anagram jego łacińskiej dewizy, którą nazwał swoje prawo, ale z drugiej strony w tym samym czasie to właśnie Hooke już był pierwszym autorem pierwszego artykułu naukowego w czasopiśmie angielskim, teraz Philosophical Transaction, o którym mówiliśmy dopiero co. Także też XVII wiek to jest niesamowity wzrost zatrudnienia w nauce. W 1850 roku mamy już około miliona badaczy profesjonalnych, a dzisiaj globalnie szacuje się, że około 100 milionów osób zajmuje się nauką. Jednak czasopisma stawały się jednak coraz wyraźniej miejscem polemik i takiej publikacji naukowej, a samo publikowanie zaczęło być miarą w ogóle pracy naukowej. I dochodzimy do prawie 200 lat, no niecałe 200 lat po pierwszym artykule naukowym, który okazał się drukiem, już Faraday właśnie odpowiedzi na pytanie swojego ówczesnego młodego jeszcze ucznia Williama Crookesa o tajemnicę sukcesu jego jako naukowca odpowiadał: sukces zawiera się w trzech słowach: pracuj, kończ i publikuj. Zrozumienie potrzeby komunikowania w opinii publicznej oraz innym badaczom efektów swojej pracy legło u postaw współczesnego systemu czasopism naukowych. Ogłaszanie swoich odkryć drukiem do dzisiaj właściwie stanowi ocenę dorobku każdego akademika. Mimo ciągłej ewolucji ten system właściwie aż do drugiej połowy XX wieku się nie zmienił i polegał cały czas na... i do tej pory właściwie polega na publikowaniu dobrze punktowanych czasopism. Tuż ten system, druga rewolucja naukowa jest bardzo mocno związana oczywiście z wynalezieniem internetu i komputerów jako takich. To jest mapa internetu, a czy połączeń internetowych. Taka wizualizacja. To oczywiście wynalezienie internetu, to już dzisiaj było też wiele o tym mówione, także pierwsza rewolucja właśnie była też bardzo mocno związana z wynalezieniem druku i upowszechnieniem druku jakiego takiego, to druga rewolucja ściśle wiąże się z wynalezieniem komputerów i internetu, które bardzo zdynamizowały powstawanie badań, tak? I w ogóle zdynamizowały dostęp do treści. Mieliśmy tego bardzo dużo treści, którą mogliśmy wykorzystać w bardzo szeroki sposób, powstały repozytoria naukowe. I dzisiejsza nauka, także właśnie, mam nadzieję, że tak będzie co bardziej postępowało, ale też właśnie w naukach humanistycznych, coraz bardziej związana jest z nowymi technikami, które pomagają nie tylko w nowy sposób badać rzeczywistość, tak właśnie wyciągać to, o czym pan profesor wcześniej wspominał, czyli ten big data, ale też przetwarzanie olbrzymiej ilości danych, co jest pewnie szczególnie chyba właściwie dla, i może być przydatne dla historii ekonomii, tak, której do tej pory gdzieś tam się zatrzymaliśmy, jesteśmy w stanie już dalej analizować w sposób analogiczny tych danych, ale forma cyfrowa może nam pozwolić pójść jeszcze krok dalej. I postępująca interdyscyplinarność badań historycznych też zakłada coraz większą współpracę z informatykami, a właśnie zaczyna się zacierać gdzieś tam taka granica między współczesnymi historykami, którzy zajmują się badaniami za pomocą nowych technologii, a takimi stricte informatykami. My w Instytucie naszym historycznym prowadzimy dużo badań, tak jak wcześniej był panel o tym mówił, że historycy niechętnie publikują albo robią jakieś inne rzeczy niż pisanie tekstów. Muszę przyznać, że u nas jest inaczej troszeczkę. Ostatnio najnowsze granty NPRH właściwie będą skutkowały takimi cyfrowymi wynikami. Tak? Będziemy robili jakieś multimedialne mapy pogromów, właśnie Żydów, też między innymi będzie bardzo ciekawy projekt przez Artura Markowskiego robiony. Mamy bardzo dużo, bazę z Oxfordem robimy bardzo fajną multimedialną bazę też danych, także to się jednak powoli zmienia też w naszych naukach. Ale wróćmy jeszcze do początku tej prezentacji. To jest zdjęcie postawiające pierwszy właśnie komputer elektroniczny, który został skonstruowany przez firmę IBM, nazywał się Defense Calculator. To zdjęcie, on w 52 roku powstał, ale to zdjęcie jest z 54 roku. To widać, jest młody Ronald Reagan jeszcze na zdjęciu, który został zaproszony do siedziby IBM-a, któremu pokazywali. I to się im opłaciło, że go tam zaprosili, o czym za chwilę jeszcze powiem. W każdym razie w 52 roku powstały pierwsze komputery tego typu. One, IBM miał taki system sprzedaży, że właśnie ich nie sprzedawał, tylko wynajmował. Wynajęcie takiego komputera do dużych takich ośrodków zbrojeniowych albo ośrodków badawczych kosztowało około 19 tysięcy dolarów miesięcznie. I IBM miał taką politykę, że oprogramowanie do komputerów traktowało tylko jako dodatek. Tak sprzedawało i wynajmowało się sprzęt jako taki. Oprogramowanie było bezpłatnym dodatkiem, który był udostępniany w postaci otwartego kodu źródłowego po to, żeby pracownicy danych ośrodków mogli zmieniać go i adaptować na swoje własne potrzeby. Dzięki temu potem ten kod zmieniony, jeżeli zmieniali go na potrzeby jakiegoś ośrodka badawczego, oddawali z powrotem do firmy IBM, która jeżeli stwierdzała, że to była dosyć ciekawa poprawka i z większym szacunkiem sprzedaż, tak, że możemy sprzedać jeszcze jednej firmie więcej, wprowadzała je na stałe do kodu.
Też w historii komputerów warto powiedzieć o firmie AT&T, która, a właściwie laboratorium badawcze Bell Lab, to był drugi wielki producent komputerów oprócz IBM-a, z tym, że firma AT&T produkowała komputery tylko na własny użytek. To była olbrzymia firma, która zajmowała się telekomunikacją w Stanach Zjednoczonych i cały świat robiła tylko na własny użytek. Natomiast w jej laboratoriach powstał pierwszy system skalowalny operacyjny, Unix. To była dosyć duża rewolucja w informatyce, dlatego że to był pierwszy system, który można było instalować na różnych komputerach, niezależnie od, powiedzmy, to z pewnymi ograniczeniami oczywiście pierwszych komputerów, ograniczeniami, ale niezależnie od procesora i ilości pamięci, które w tych komputerach były. Tak do tej pory całe oprogramowanie było stricte pod jeden model komputera. To oprogramowanie także było wolne i było dystrybuowane wśród ówczesnych informatyków. W latach tak 60. i były dosyć prężnie rozwijały się ośrodki, szczególnie na uczelniach wyższych w Stanach, które się zajmowały właśnie badaniami nad sztuczną inteligencją, pierwszymi komputerami, przedstawieniami matematycznymi wzorów. Jednak w 1000 zdarzyło się też coś, co bardzo zmieniło tę sytuację, dlatego że w 1969 roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przygotował taki olbrzymi pozew dla firmy IBM za łamanie antymonopolowego prawa w Stanach Zjednoczonych. IBM bronił się trochę przed tym, po prostu rozdzielił sprzedaż oprogramowania od sprzedaży hardware'u, czyli samego sprzętu. I to doprowadził tym samym jakby do pierwszego, do komercjalizacji oprogramowania jako takiego. I dość jakby tym samym tropem AT&T też wprowadziło bardzo wysoko płatne licencje na Unixa, co zapoczątkowało też rozwój wielu firm, które zajmowały się oprogramowaniem i dalej w ogóle software'em jako takim, ale też pierwsze licencje były na tyle drogie, że właściwie osoba prywatna już nie mogła sobie w ogóle pozwolić, tak? Jedynie bardzo duże ośrodki akademickie i firmy mogły sobie pozwolić na zakup oprogramowania. I była jedna osoba, która była z tego bardzo niezadowolona. To był ewangelista otwartości, który się pojawił w tym momencie, Richard Stallman, który wtedy jeszcze jako pracownik sztucznej inteligencji na MIT bardzo zżymał się na to, że nie może swobodnie przekształcać dostarczonego oprogramowania do swoich własnych celów. I stwierdził, że zaczął pracować nad nowym systemem operacyjnym, który nazwał GNU, od takiego anagramu, to jest GNU not Unix, też a propos jeszcze alchemii. I stworzył taki duży projekt, do którego zaprosił kilku informatyków, zaczęli pracować nad systemem, który był całkowicie wolny dla każdego użytkownika. W 1985 on odszedł z uczelni, założył Free Software Foundation, która zaczęła działać na rzecz wolnego i powszechnego dostępu do oprogramowania oraz do otwartego kodu, żeby każdy miał prawo go zmieniać po własne potrzeby i dzielenia się tym kodem między ludźmi. Jego założenia Free Software Foundation były cztery główne wolności. Tak? Wolność do uruchamiania programu, jak chcecie, w dowolnym celu. Wolność do analizowania, jak działa program i zmieniania go tak, aby robił to, co potrzebujecie. Wolność do rozpowszechniania kopii, byście mogli pomóc innym ludziom. I wolność do udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność. To, co jednak największe było jego osiągnięciem i do czego właśnie dlatego o tym mówimy, było stworzenie licencji GPL, czyli wolnej licencji, która bazowała na tych czterech wolnościach Free Software Foundation. Dzięki niej, właśnie tylko dzięki tej licencji możliwy był taki rozrost kolejnych systemów operacyjnych jak Linux, czy powstanie w ogóle całego ruchu open source. W bardzo podobnej sytuacji w tym samym czasie znalazło się środowisko naukowe, to troszkę później może, dlatego że podobny stopień komercjalizacji dotknął wyższe uczelnie i wydawców. W latach 70. jeszcze cały proces wydawniczy uniwersytetów, czyli wydawanie wszystkim czasopism, został przejęty przez firmy komercyjne, przez duże domy wydawnicze. Do tej pory zajmowały się tym często uczelnie wyższe i towarzystwa naukowe. To zostało skomercjalizowane. Po prostu te firmy wykupywały prawa do prowadzenia tych czasopism, co też było na początku dosyć korzystne dla samych uczelni, bo nie musiały się tym zajmować. Natomiast doprowadziło do sytuacji, że tylko trzy z domów wydawniczych, Elsevier, Springer i Wiley, miało w swoim portfolio ponad 20 tysięcy tytułów czasopism naukowych, w których było prawie 42% wszystkich ukazujących się artykułów naukowych publikowanych i dawały w ramach subskrypcji dostępu do tych czasopism. Uczelnie musiały teraz kupić prawa, licencje dostępu do tych czasopism. I to były tak gigantyczne koszty, że właściwie większość uczelni amerykańskich czy angielskich przestało na to ich stać. Tak to były
brytyjskie uniwersytety wydawały rocznie około 200 milionów funtów tylko na dostęp do czasopism, które sami publikowali, sami pracownicy tych uniwersytetów. 200 milionów funtów to było ponad 10% wszystkich kosztów, które były na utrzymanie uniwersytetów wydawane wtedy. W latach 1986-2003 w Stanach Zjednoczonych koszt subskrypcji takich wydawnictw naukowych zwiększył się o 215%. Była taka słynna sprawa, kiedy w 2010 roku wydawnictwo Nature Publishing Group postawiło Uniwersytet w Kalifornii w obliczu 400% podwyżki subskrypcji z roku na rok. Znaczy tam czasopisma drożały, tytuł czasopisma potrafił drożyć z $500 do $3000 na przykład. I może i oczywiście tym można było kupować tylko w subskrypcji, także tym bardziej jakby pogarszało sytuację. Wiele bibliotek uniwersyteckich i uniwersytetów przestało być stać na to, żeby te subskrypcje kupować i od końca 90., znaczy tak mniej więcej od połowy, od końca lat 90. aż do właśnie teraz jest taki duży ruch bojkotu pracowników naukowych, znaczy takiego buntu też, którzy nawołują do bojkotu niektórych dużych domów wydawniczych i przejścia na publikowanie w trybie open access. To jest kilka takich przykładów tych bojkotów najbardziej znanych w ostatnich czasach. Tak zwana też akademicka wiosna, to zapoczątkował Tim Gower, matematyk z Cambridge, który na swoim blogu zapowiedział bojkot wydawnictwa Elsevier, który jakby się odbił takim bardzo szerokim echem. Tak bardzo wiele osób pisało petycje do swoich rządów, pytając się, dlaczego właściwie mamy płacić tak duże pieniądze za coś, za co raz zapłaciliśmy, tak? Czyli jeżeli my dostaniemy grant na publikację jakiegoś artykułu i na przeprowadzenie badań, to dlaczego potem musimy wszyscy płacić, żeby przydać wyniki tych badań raz jeszcze? I tym będziemy może lecieć dalej, ale w 2001 roku powstała organizacja pozarządowa Creative Commons, która postawiła sobie zadanie dostarczyć prawne narzędzia do łatwiejszego publikowania treści naukowej w internecie. I nie tylko w internecie, też w druku oczywiście też. W 2002 roku zostały opublikowane pierwsze staw licencji CC. To były takie licencje, które pozwalają zmienić nieco tradycyjny model podejścia do prawa autorskiego, gdzie wszystkie prawa są jakby zaszerzone, na umożliwienie niektórych praw dodatkowych włączenia w licencji. W 2009 roku już opublikowano około 350 milionów utworów na licencjach CC. Szczególnie właśnie w wolnym akcesie. A czy czym jest ten open access? Open access to znaczy wolny i dostępny, darmowy dostęp do treści naukowych. Wolny i dostęp, znaczy dostęp do literatury naukowej. On się wiąże z czterema takimi klasycznymi pojęciami, jak zielona droga open access, czyli możliwość deponowania w repozytoriach, złota droga open access, czyli możliwość, czyli jakby publikowanie w czasopismach otwartych. Open Access gratis polega na bezpłatnej treści i Open Access Libre na dodatkowych jeszcze możliwościach przerabiania udostępnionej treści. Open Access się wiąże bezpośrednio z ideą otwartej nauki, której cztery główne postulaty to jest otwarty dostęp do publikacji właśnie, otwarty dostęp do narzędzi, tak aby można było jeszcze raz przeprowadzić wszystkie badania, otwarty dostęp do bazy danych i do wszystkich danych, które zostały w ramach danego badania wytworzone oraz otwarta infrastruktura. Bardzo mocno przyspieszając. Repozytory, właśnie takimi podstawowymi narzędziami otwartej nauki są repozytoria naukowe, które pozwalają przechowywać wszystkie dane w jednym miejscu. Możemy repozytoria podzielić z grubsza na instytucjonalne, czyli takie, które powstają zazwyczaj przy wyższych uczelniach, dziedzinowe, zazwyczaj dotyczące innej dziedziny nauki, albo specjalistyczne, tak na przykład jak repozytoria kodu, jak GitHub, które pewnie młodzi tutaj nasi słuchacze znają doskonale, wydziałowe, osobowe i narodowe. I właśnie w związku z tym na Uniwersytecie Warszawskim powstał pomysł, żeby zbudować pierwsze dziedzinowe repozytorium nauk historycznych, które będzie jakby ogólnopolskim repozytorium, które będzie gromadziło takie treści z takich dziedzin jak historia, muzykologia, historia sztuki, archeologia, etnologia, antropologia, bibliologia, informacja naukowa. Możliwy, właśnie tak wygląda mi główna strona, możliwy jest przegląd przez wszystkie dziedziny, a także możliwy jest przegląd wszystkich materiałów poprzez afiliację autorów, którzy tam zdeponowali swoje prace. Ja tak polecam, bo będziemy więcej o tym mówić na szkolenie. Jak ktoś będzie zainteresowany, to przyjdzie, bo już tutaj nie ma też czasu. Tak wygląda rekord bibliograficzny pojedynczej pozycji. Możemy też polecić tę publikację przez wysłanie maila. Też widzimy, na jakiej licencji ona została udostępniona. Repozytorium opiera się
o wykorzystanie wszystkich metadanych w standardzie MAC21 i Dublin Core. Ma też implementowane. To, co jest ciekawe w tym repozytorium, to jest to, że my umożliwiamy jakby deponowanie nie tylko treści artykułów i preprintów, które oczywiście mogą przyspieszyć wymianę i jak zdynamizować dyskurs naukowy, dlatego że sami wiemy wszyscy, że często bardzo długo się czeka na publikację swojego artykułu, tak? Czy możliwość jego wcześniejszego zdeponowania, już go upublicznienia powinno nam troszeczkę to poprawić, ale repozytorium dlatego jest też ciekawe, że pozwala nam deponować bardzo wiele różnych rzeczy, tak? Znaczy, te zdjęcia z wykopalisk dla archeologów, mogą całe kolekcje zdjęć wykopalisk podłączać pod jeden rekord. Można też zamieścić prezentacje, filmy multimedialne. Mają możliwość umieszczenia jakby wielu plików pod jeden opis, czyli na przykład w dzisiejszej prezentacji każdy może umieścić na przykład nagranie, prezentację, artykuł naukowy pod jakby w jednym miejscu. Repozytorium będzie dostępne oczywiście dla wszystkich chętnych i zainteresowanych. Deponować tam mogą wszyscy pracownicy, którzy mają jakąś afiliację naukową. Rektorium zostało zbudowane też w oparciu o oprogramowanie open source. WordPress, połączyliśmy dwa systemy w jeden. WordPress wykorzystujemy do frontowej zawartości, do stron takich tematycznych, a DSpace, oprogramowanie też otwarte, odpowiada za treści repozytoryjne. I umożliwiamy deponowanie materiałów na 7 licencjach Creative Commons, o tym będziemy mówili więcej na warsztatach, oraz w zasadzie dozwolonego użytku, ale też umożliwiamy deponowanie treści, które już należą do domeny publicznej. Model deponowania może przelecimy. Zalety dla pracowników naukowych może też, bo już tam niewiele to zostało na sali. Także może tak, może podziękuję bardzo w takim razie, bo...